Cześć, jestem Tomaszem Niziołkiem i zapraszam Was na RV Płyta Tygodnia. W dzisiejszym odcinku lecimy na północ, ponieważ stamtąd właśnie pochodzi kapela Milczenie Owiec. O Milczeniu Owiec dowiedziałem się już parę ładnych lat temu przy okazji takiej akcji z adoptowaniem psów. Wtedy to projekt Alter Ego, zawierający m.in. wokalistkę tejże kapeli, uwiódł mnie. Wiedziony tym uwiedzeniem, poszukałem sobie, co też ciekawego Milczenie Owiec gra, no i spodobały mi się wtedy części. Później była Bezsilność, kilka fajnych, naprawdę ciekawie brzmiących numerów, które pokazywały, że mocne rockowe granie i damski wokal w Polsce jak najbardziej idą w parze. Czy tak też jest i tym razem? Wyobraźcie sobie, pod koniec lutego tego roku ukazała się nowa płyta Niepokoje. Rozłożę ją dla Was na czynniki, może nie pierwsze, ale na te, które wyłożyć warto. Może jeszcze zanim ja będę opowiadał o Milczeniu Owiec, no to opowie ten, który o Milczeniu Owiec wie jednak najwięcej, czyli dr Hannibal Lecter. Oh, hello viewers. Silence of the Lambs. You know, they say that you can know a man by his brain. Is this brain to be seen in the Silence of the Lambs music? Maybe yes. Well, who knows? Do you want me to give you the straight answer or no? Do you want to look for it? Just listen to the music. Tell me, what do you feel? So, what do you feel? Listener. Niepokoje podzielone jest na 12 ścieżek, z tym, że dwie ścieżki, czyli Kokon i Ćma, dla mnie to jest jedno. To jest taki wstęp i numer właściwy. Zaczyna się bardzo fajnie, bo tytułowe Niepokoje to dla mnie dziecko lat 90. wychowanego na muzyce jeszcze starszej, zwłaszcza polskiej. To jest, kurczę, taki wielki zbiór odniesień, skojarzeń. Wyobraźcie sobie, ja tam słyszę cały czas Perfekt, słyszę Rezerwat, słyszę Turbo, Dorosłe Dzieci. No to jest naprawdę niesamowity zbiór i bardzo fajnie to wszystko się przyswaja. Jest instrumentalnie przez kilka minut jeden wielki dzienniczek ze wspomnieniami. No i co, ale chyba nie mogło być za długo zbyt fajnie, no bo już drugi numer pod tytułem Cela to jest takie... Słuchajcie, nie będę pastwił się po kolei nad każdym numerem, ale będę zbierał je w takie grupy i mówił, dlaczego warto właśnie w takie grupy je zebrać. Na pewno Cela i numer Bunt, no to wrzuciłbym do jednego koszyczka takich kawałków nagranych chyba tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś tam miejsce podczas całej płyty sobie zająć. Są one stosunkowo słabe i przewidywalne, instrumentalnie, gdzieś tam bez jakichś wielkich fajerwerków. Pod kątem wokalu, pod kątem tekstu to wszystko się zlewa w taką jedną, bardzo dla mnie niewyraźną całość. Licząc tytułowych niepokojów, zacząłem od tej słabszej strony. No i chyba będę kontynuował, ponieważ kolejny numer to jest Przyjdą Tu. Bardzo słaba zwrotka i początek. Refren stara się coś tam gdzieś uratować, narzuca jakieś tempo i ciekawe brzmienia. Niestety cały utwór jest bardzo słabiutki, głównie za przyczyną tekstu i za przyczyną właśnie zwrotek. Ale nie przejmujcie się, wcale dalej nie jest jakoś bardzo źle. Te trzy kawałki ciążą mocno na moim odbiorze płyty, ale na szczęście pojawiają się kolejne. Właśnie Kokon i Ćma. Kokon, który jest bardzo ciekawym wstępem do utworu właściwego. Ćma to taka fajna historia o kobiecie, która jest gdzieś tam przeklęta przez społeczeństwo, jest kontrowersyjna, podejmuje bardzo dziwne, niepodobające się wielu ludziom decyzje. I to wszystko jest opowiedziane w bardzo dynamiczny, ciekawy sposób, na mocnych, gitarowych brzmieniach, na wyraźnej perkusji. Bardzo fajnie, nagle coś dobrego odcina się od tych poprzednich kawałków. Dodatkowym smaczkiem właśnie w Ćmie jest taki bas, który cały czas tam brzęczy w tle. Warto nałożyć słuchawki i wsłuchać się, jak ten instrument, często niedoceniany, jest fajnie wykorzystany w tym numerze. Na pewno
płyta niepokoje pokazuje nam, że Milczeniowiec ma bardzo dobre pomysły nadal, mimo lat doświadczenia i lat grania i pisania piosenek, na to, jak chcą brzmieć. Na pewno takim kawałkiem, który jest na plus, jest trzecia na płycie Degradacja. Ona jako pierwsza trafiła do mnie z płyty, ponieważ widziałem teledysk i zaintrygował mnie. Chciałem głębiej zanurzyć się w to wydawnictwo, stąd też ta dzisiejsza recenzja. Zwłaszcza tutaj na plus działa pomysł na cały numer. Wokal razem z muzyką gdzieś tam tworzy takie trzy tempa. W zwrotce jest to wokal zdecydowany, mocny. W momencie, kiedy podchodzimy pod refren, staje się on nagle taki subtelny, ale to nie jest taka przyjemna subtelność, to jest taka złowroga barwa, która gdzieś tam zapowiada, że zaraz wybuchnie gniew, wybuchnie bunt i wszystko to, co przewidujemy, dzieje się rzeczywiście w refrenie. Bardzo fajnie to wszystko pomyślane jest. Budowa tempa, budowa napięcia, naprawdę bardzo duży plus. Plusem równie dużym jak cała budowa kawałka jest taki fajnie instrumentalny środek oparty na gitarze i perkusji. Widzicie, bo to jest tak, mamy wstęp, mamy potem bardzo słaby kawałek, potem lepszy, potem znów jest taka lekka mizeria, ale na szczęście pojawia się kawałek niewiele i on pokazuje, że chce im się. Boże, jak im się chce i to gdzieś w nich siedzi, w tym Milczeniu Owiec. Dlaczego z tym miasta nie płyną takie kawałki jak Niewiele? Mamy tutaj bardzo mroczny przekaz, taki pesymistyczny niemalże, gorzka nauka gdzieś tam płynąca z życia i to wszystko jest strojone tak samo nisko w wydźwięku, jak i w dźwiękach. Gitary bardzo obniżone, wokal również dostosowujący się do tej tonacji zaniżonej. Genialnie. To jest coś, co w Milczeniu Owiec na samym początku mnie urzekało i widzę, że gdzieś tam nadal się przemyka pomiędzy ich głowami. Na bardzo zbliżonym, dobrym poziomie umieściłbym dwa kawałki, Koma i Zapytaj mnie, czy cię kocham. Ten drugi to oczywiście jest cover po Grzegorzu Ciechowskim. Cieszy mnie zwłaszcza, że nie jest on idealną kopią. Milczeniu Owiec na swój stary styl przerobiło to, nadając niższe brzmienia, kopiując właściwie dosłownie, może nie dosłownie, ale zapożyczając z oryginału kilka dźwięków granych na gitarze. Bardzo fajnie to podkreśla całość. Jest takim hołdem, ale jednocześnie odcięciem się. Jest to bardzo jasny, ewidentny przekaz. Nie robimy tego, żeby brzmieć tak samo, ale robimy to, żeby oddać hołd. No i ten hołd jest jak najbardziej udany, ponieważ kawałek zyskuje nowe życie. Zawsze z wielkim dystansem patrzę na takie covery, takich hiciorów, które przecież w każdym z nas mają swoje własne życie i emocjonalne, i gdzieś tam historyczne, bo przecież Grzegorz Ciechowski akurat był takim artystą, do którego bez jakichś większych emocji podchodzić się nie dało. Do tego numeru podchodzę z emocjami bardzo pozytywnymi. Jeśli natomiast chodzi o kawałek Koma, to wsłuchajcie się zwłaszcza w warstwę instrumentalną, bardzo fajnie i smacznie można wyłapywać tam takie pojedyncze, techniczne perełki, które urozmaicą na pewno odbiór tego kawałka, a czy całej płyty, to już do waszej oceny. To koniec. To znaczy, to jeszcze nie jest koniec, ale numer To koniec to kolejny bardzo dobry, mocny punkt na płycie. Ballada. Oj, Milczeniowiec wiedzą, jak zrobić balladę tak, żeby chwytała za gardło. Zaczyna się bardzo spokojnie, ale bardzo szybko też kawałek zyskuje na mocy i zyskuje na znaczeniu.
naprawdę świetnie nagrane. Ten cały mezalians, który gdzieś tam pomiędzy wokalem a instrumentami toczy się, to naprawdę ma swoją głębię i naprawdę bardzo dobrze to wszystko się odbiera. No i jak w przypadku wstępu, tutaj też w tym spokojniejszym momencie możemy znaleźć gdzieś tam jakieś odniesienia do starego polskiego grania. Myślę, że cała płyta, mimo iż jest bardzo nierówna, to gdzieś tam non-stop odwołuje się do tej historii, do tych naszych niepokojów, które rodziły się, kiedy słuchaliśmy dorosłych dzieci, kiedy słuchaliśmy, nie wiem, numerów o wojnie, czy to Iry, czy jakichś takich bardziej zakamuflowanych z lat 80. Naprawdę bardzo dobra robota, no i jeszcze zakończenie, mgła, która gdzieś tam też snuje się i być może chciałaby zatrzeć właśnie taką mgłą, taką niejasnością te kilka słabszych kompozycji. Myślę, że warto pamiętać też o tych słabszych kawałkach, nie zacierać ich tą mgłą, ponieważ one nam pokazują, jaką wartość potrafi Milczeniowiec wykrzesać ze swojej muzyki i ze swoich pomysłów. Gdyby odrzucić Przyjdą tu, Cele, Bunt, no to myślę, że cała płyta miałaby bardzo wysoką i dobrą notę, bo przecież Milczeniowiec zasługuje za swój wkład, za to, co robią, w jaki sposób to robią. Ale za tego lenia, który im się wdarł za skórę, dostaną co najwyżej minus 4. Bardzo rozdarty po tej recenzji, żegnam się z Wami, no i kto wie, może jeszcze kiedyś zobaczymy się w ramach RV Płyta Tygodnia. Cześć!